Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Zabezpieczenia techniczne oraz dozór sygnałów z urządzeń i systemów alarmowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Równie ważne jak podstawy prawne zabezpieczenia technicznego i dozoru sygnałów z urządzeń i systemów alarmowych są wskazówki metodyczne dotyczące ich zastosowania. Wskazówki te określają formacje, z którymi specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne mają prawny obowiązek współpracy. W trakcie tego filmu poszukamy zatem odpowiedzi na pytania. Z jakimi organami specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne mają obowiązek współpracy? Jaki akt prawny tę współpracę reguluje i jaki jest jej zakres? Oraz z którą z formacji współpraca jest najbliższa? Spójrz, specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, które mogą realizować ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, mają obowiązek współpracy z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obroną cywilną i strażami gminnymi. Zakres tej współpracy reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 grudnia 1998 roku. Na początek przyjrzyjmy się współpracy z policją i ze strażą gminną. W zakresie współpracy z policją i strażą gminną specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne wymieniają informacje o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłóceniach spokoju i porządku publicznego. Współdziałają w celu utrzymania spokoju i porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych w zakresie określonym w odrębnych przepisach. Współdziałają również przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw i wykroczeń w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń oraz konsultują się w celu doskonalenia metod współpracy. Z kolei w zakresie współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej i obroną cywilną specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne wymieniają informacje o powstałych zagrożeniach, wprowadzają na teren chronionych obszarów i obiektów jednostki ratownicze, współdziałają przy przeprowadzaniu bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia oraz zabezpieczają miejsca po pożarze, klęsce żywiołowej lub innym miejscowym zagrożeniu. Najszerszy zakres współpracy i najczęstsze kontakty specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne mają z policją. Współpraca ta podyktowana jest nie tylko przepisami prawa, ale wynika również ze względów podyktowanych bezpośrednio przez ustawę. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.